Dzień doberek moi mili. Tutaj łyczek. Powiem tak: im częściej wypowiadam się czy tu na YouTubie, czy na TikToku, tym bardziej mam wrażenie, że ludziom po prostu odbija. I odniosłem takie nielada wrażenie, że są osoby, które za bardzo wręcz zabiegają o moją uwagę. I dzisiaj y, jednym czy też dwoma takimi jegomościami się zajmiemy. Cała sprawa ma się odnośnie tego TikToka. Tak więc, na co czekasz? Właź na tego TikToka i oglądaj, tak? I możecie sobie tutaj nawet zauważyć, że. Dobra, z tym mi wydupiaj. Że no troszeczkę tutaj nam się osóbka odpaliła. Tak. Tak więc bez zbędnego przedłużania, a chociaż nie, jeszcze jest jedna kwestia, o której chciałem wspomnieć, a mianowicie taka, że to co tutaj będę robił będzie troszeczkę kontrowersyjne, ponieważ zastosuję na tej osobie, na tej osobie postanowiłem z pełną premedytacją zastosować coś takiego jak przemoc merytoryczna. Przedstawienie rozścieczonej feministce, czyli de facto emocjonalnej osobie, nie ograniczajmy się tylko do feministek, badań naukowych, statystyki oraz podanie źródeł renomowanych uczelni, urzędów odnośnie tego, że pitoli gupoty i nie ma o niczym pojęcia. I żeby tutaj nie było, tutaj mamy kanał druga strona medalu to jest ich profil na Instagramie. I skąd on wziął taki termin? No proszę, co za przypadek. Zobaczcie, tutaj mamy 3 godziny temu, powiedzmy, że 4. Tutaj mamy ponad 4 godziny temu, czyli widać po prostu, że wziął i jak niżej możecie zauważyć, nawet się z tym nie krył. I żeby nie było, ja z tym problemu jakiegoś tam nie mam, se po prostu żartuję, że mnie okradł po prostu, no. Fajnie, nie? <grych> A tak serio, zanim tak serio zacznę, to powiem tak. Będę się śmiał, naprawdę będę się śmiał. Jeżeli yy, właśnie za sprawą Pawła yy, do po prostu mainstreamu przebije się taka fraza jak przemoc merytoryczna, i wcale bym się nie zdziwił, i po prostu będzie mnie śmieszyć to, że absolutnie chyba nikt nie będzie zdawał sobie sprawy z tego, że autorem tego terminu, tej frazy jestem ja. <laughs> tak więc, no, spoko. Ale dobra. Przejdźmy sobie do meritum, tak? Bo mamy tutaj takiego sobie jegomościa. Wyskakujesz mi znów z mojej winy, niestety. Grunt to samokrytyka, prawda? Czekajcie, co trochę przechylę. Eee, twoje życie badania. Nie wiem o co tu chodziło. Eee, mężczyzna miły może być jednocześnie interesujący dla kobiety. Otóż nie do końca. Jeżeli jesteś zbyt miły dla kobiety, no to przestajesz być atrakcyjny. Dlaczego? Bo nie mówisz wprost, jakie masz oczekiwania. Ona w pewnym sensie stoi na niepewnym, tak? To właśnie ci mili faceci są najbardziej nieprzewidywalni, bo jak masz osobę z tak, zwane, z tak zwanym y, cechami mrocznej triady, no to wówczas oni wprost pokazują, jakie mają intencje, tak? Są szczerzy po prostu w swoich przekonaniach, w swoich działaniach. I tego akurat nie można im w żaden, ale to w żaden sposób odmówić. No ale, wiadomo, trzeba podlizać się kobietom, żeby jakkolwiek tutaj, żeby jakkolwiek tutaj zapunktować, tak? Trywanie w związku to również pozostawianie sobie yy, sfer prywatnych, hobby, przestrzeni. No shit Sherlock. Tylko szkoda, że to nie jest na temat. Bo ja mówiłem o tym, że kobiety przyklaskują czemuś, co tak naprawdę nie jest ich wewnętrznym przekonaniem. Także bronią po prostu fałszywego przekonania, które zostało im wpojone. Tak? I one po prostu bezrefleksyjnie tego bronią I w, na tym polegał tak naprawdę cały ten figiel Ja o tym mówiłem wprost Że z jednej strony tutaj gadają O, że miło, gościu, o, zajebiste, wszystko ładnie, pięknie I tak dalej, i tak dalej A okazuje się, że wtany Bardziej pójdą właśnie z Kogoś, kogo mówią w Z toksykiem, narcyzem, dupkiem i tak dalej I tak dalej, tak? I tutaj żebyśmy się zrozumieli Mamy w tej kwestii mamy tak naprawdę dwie takie powiedzmy taktyki matrymonialne, można by tak to powiedzieć, czy reprodukcyjne. Pierwsza to jest właśnie ten taki dupek, facet z cechami mrocznej triady i tak dalej i tak dalej. Można potocznie nazwać alfą, tak? Czyli najzwyczajniej w świecie puścić swoje geny i lecieć dalej. Natomiast drugim takim przypadkiem jest właśnie ten miły facet, który wiecie, ułoży na to wszystko, i tak dalej, i tak dalej, zapewnia jej po prostu byt w momencie, kiedy tego pierwszego po prostu już nie ma. I to jest tak zwane beta, tak? I na tym to wszystko polega. Jeżeli jesteś miłym gościem, no to miej na uwadze to, że prawdopodobnie będziesz wychowywał nie swoje dziecko. Zresztą, jak pokazują niektóre statystyki w hamburgeryce do 30% facetów wychowuje nie swoje dziecko. I żeby nie było, ja nawet postanowiłem się z dziepko nawet z tego zaśmiać. Tylko niech mi to otworzy. O. No. O, powiedz, że masz męża za frajera, nie mówiąc o tym. Biała kobieta urodziła czarne dziecko, obwinia czarną kawę, którą pije jej mąż. Serio. I ktoś myśli, że kupi taki farmazon. Ale dobra, znajdźmy numer 3. Osoba uwieszona partnerowi na szyi rzeczywiście przestaje być z czasem interesująca. To są właśnie cechy miłego faceta. Tak? Czyli w pewnym sensie tutaj próbuje mi zanegować, że Ej, że w sumie nie masz racji, ale jednocześnie jest tam paru mechanizmów świadomy, tak? Dlaczego? Bo to właśnie na poziomie podświadomym, yy, ta wiedza po prostu istnieje, tylko trzeba ją z siebie wydobyć. Jakoś tam, nie? 4. Pozostawianie sobie przestrzeni niezwiązanej z obawą o zdradę pozwala zachować jakiś balans w środku, który cały czas jest jego paliwem. I tutaj jest troszeczkę głupota. O co mi tu chodzi? W momencie, kiedy zostawiasz sobie tą przestrzeń, tak? To niby jest z jednej strony OK. A z drugiej natomiast. Jest pewien paradoks i to właśnie w tej kobiecej mentalności. O co mi tu chodzi? Chodzi mi tutaj o to, że kobieta, jak mówi, że potrzebuje trochę przestrzeni i po prostu tam, wiecie, kończy to wszystko i tak dalej, to ona po prostu zakwestionowała danego gościa jako swój taki najlepszy wybór i idzie po prostu szukać lepszej partii. Bo nie wiem, bo na przykład stwierdziła sobie, że zasługuje na kogoś lepszego. Tak? To może być na przykład taki powód. Eee, fff, fff, ff. Dlatego powiem tak. Patrzcie, po prostu, jak wyglądają czyny, tak? Eee, tutaj, nie wiem, które na które ee, odpowiadasz, i tak dalej, i tak dalej. Ymm. Piątka. Piątka jest tu. Miałem wiele krótkich relacji, no tu szacun. Dwa dłuższe związki, w tym jeden obecnie małżeński. Zawsze byłem miły. Opłacało się to w relacjach. Bo kobitka ci tak powiedziała? Otóż zdradzę Wam pewien sekret. Jeżeli to, co mówi kobitka, rozjeżdża się z tym, co robi, faktycznie, no to pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na czyny. Dla przykładu, jeżeli powie, że ona nie pije alkoholu, tak. Ale zdarzy się gość, który... Zdarzy się, pójdziecie na przykład sobie na domówkę, tak? Podbija do niej gość i oferuje jej drinka. Tak, że po prostu, żeby napili się drinka i się tam, wiecie, no, poznali, bo tam na przykład jakaś nowa twarz i tak dalej. W momencie, kiedy dana osoba, dana kobitka, będzie piła tego drinka. No to już wiedzcie, że yy, z tym nie alkoholu was okłamała. To już po prostu widać. I naprawdę martwi mnie to. Że w obecnej kulturze, że w obecnych czasach, trzeba naprawdę takie proste rzeczy tłumaczyć. Gdzie to tak naprawdę się kojarzy na poziomie podświadomym. Nie? nie mam żadnych obaw o zdradę w związku i sam nie tworzę żonie obaw, że mogę ją zdradzić. I to jest błąd. W momencie, kiedy ona jest pewna, tak? W momencie, kiedy ona jest pewna ciebie, że nie pójdziesz po prostu do innej, ona przestanie się starać, tak? Może trochę przybierze na wadze, może przestanie się nawet dla ciebie malować i tak dalej, i tak dalej. Przestanie po prostu się dla ciebie starać, bo wie, że już, jest po, już po prostu klamka zapadła, i tak dalej. Albo, co mówiłem wcześniej, stwierdzi, że zasługuje na kogoś lepszego dzięki. Komu będzie się czuła lepiej, tak? I nie mówię tutaj o tym, żebyś faktycznie tam flirtował po prostu sobie z jakimiś innymi panienkami. Chodzi mi tutaj o to, żeby ona czuła się zagrożona. Dlaczego? Bo będzie się po prostu starała. I to też jest związane z tym, że ona potrzebuje po prostu do funkcjonowania emocji. Góra dół, góra dół, góra dół. To właśnie taki typowy dupek jej zapewnia że z jednej strony, wiesz, tutaj podejdzie jakieś pozytywne emocje, tutaj ją odrzuci negatywne, tutaj znowu coś pozytywne, negatywne i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, jak mm, był case Szeligi, tak, i żony Pany y, Anny Antończak, ona chyba Antończak się nazywało z tym Rafałem całym, no to była po prostu taka sytuacja, że były właśnie i pozytywne, i negatywne emocje. Tak? Negatywne, no to wiadomo. Mąż w stanie wegetatywnym, pozytywne, zapierdzielanie na autostradzie 230 na godzinę. No bo kto by nie chciał się taką aut takim autem po autostradzie przejechać i z tym uśmieszkiem na samo wspomnienie o tym już się zaczyna uśmiechać, więc widać było te pozytywne emocje, tak? No. Ułożyliśmy sobie relację partnerską taką jak umieliśmy i póki co to się sprawdza jasny gwint to powiem Ci tak w relacji nie ma partnerstwa dlaczego? żeby było partnerstwo obydwie osoby powinny być na równi a tymczasem nie o to w tym chodzi niestety, ale na podświadomym poziomie żeby relacja była udana, musi być niestety hierarchiczna. Jedna osoba musi mieć energię dominacji, a druga energię uległości, czyli męska i kobieca, tak? Bo na tym mniej więcej to polega. I w momencie kiedy ktoś zderza się na równi, z kimś na równi, to tak naprawdę w dalszym ciągu jest ta walka o dominację. Na poziomie jakimś tam podświadomym, typu właśnie, wiecie, jakieś takie sprzecz, yy, sprzeczki na przykład o pieniądze, o jakieś obowiązki domowe i tak i tak dalej. Dlatego mówienie o partnerstwie to jest najzwyczajniej w świecie mainstreamowa bójda na resorach. Czy to się komuś podoba, czy nie, takie niestety są fakty. Partnerstwo to jest bzdura. A bierze się to chociażby dlatego, że właśnie próbuje się wmówić, wiecie. Ja tam, yy, ja tam z poglądów jestem ogólnie egalitarystą, ale dostrzegam akurat, że w relacjach to się niestety nie sprawdza. Przekonałem się o tym zarówno pod kątem yy, wszelkiej maści jakichś tam badań czy ankiet, yy, które między innymi sam przeprowadzałem, które też widziałem, że inni przeprowadzali i tak dalej. I okazuje się, że kobieta nie chce być na równi z facetem, tak naprawdę. Kobiety chcą, żeby facet był wyżej, żeby on dominował mimo wszystko. Nie mówię, że to jest coś pod tytułem, że. Yy, na, ka na każdy jakiś dzwonek ma nagle, wiecie, nogi ustawiać. Nie? Na, na nie wiem, na wpół do yy, Na, tam wiecie, na godzinę szóstą. Ale chodzi po prostu o to, że... Ale w najzwyczajniej świecie chodzi mi o to, że po prostu musi być ta jakaś tam hierarchiczna relacja. W jakimś tam stopniu małym, ale musi być, bo inaczej... To się po prostu rozsypie. Czyli to był tutaj. E, więc, jeżeli mówi, że to się sprawdza, to najprawdopodobniej nie wie o co chodzi z tym partnerstwem, bo uwaga! Tu Wam zdradzę taki mały sekret. W związku nie chodzi o równość, tylko o równowagę. Tak? Po prostu chodzi tutaj o równowagę. To znaczy, że kobieta uzupełnia to, Czego mężczyzna nie jest w stanie wnieść, tak? I nigdy, ale to praktycznie przenigdy pod kątem jakimś takim stricte fizycznym nie będzie to równo, tak? Jeżeli facet, nie wiem, jest jakimś po, powiedzmy biznesmenem, nie? Czy jakimś dyrektorem, yy, czy jakimś dyrektorem regionalnym, tak? Zarabia odgroma pieniędzy, tak? No to raczej ciężko by było kobiecie zrównać się pod tym kątem, tak? Że zapierdziela czasami z nadgodzinami i tak Ale może to uzupełnić chociażby, nie wiem, zapewniając domowe ciepło, to jest zresztą jedno z takich podstawowych y, potrzeb, które na przykład inny facet nie spełnia, ale może kobieta spełnić. I dobra, y, teraz powinien być numer 8. Nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby spędzać czas na głoszeniu idei związanej z rolą mężczyzn i kobiet w relacjach ich zależności itp. Może dlatego, że najzwyczajniej świecie to powinna być wiedza, której nawet nie trzeba będzie przekazywać. Coś pod tytułem, jeżeli ja teraz powiem, że 2 plus 2 równa się 4, no to większość osób tutaj w Polsce machnie na to łapą. Ej, ale przecież to oczywiste. Kobiet, yy, kobieta chce kogoś lepszego od siebie, to nagle jest jakieś oburzenie, że jak to tak? A pragnę przypomnieć, że właśnie retoryka pod tytułem, że 2 plus 2 równa się 4, już zaczyna być negowana w niektórych stanach w hamburgeryce i uważane to wręcz za dyskryminację na tle rasowym. Bo matematykę w dużej mierze kształtowali osoby mojego zabarwienia skóry, tak? Pomijając kwestię, że tak naprawdę system liczb, który używamy do dnia dzisiejszego, jest arabskim systemem. A nie rzymskim, tak jak co niektórzy by myśleli. Nie? Dobra, numer 9. W głowę zachodzę, kim są na co dzień mężczyźni, co tworzą ten content. Wygl jak wyglądają ich relacje w związku? No nie wiem, może spotkaj się na przykład z nimi i pogadaj sobie, może poznaj po prostu ich partnerki i tak dalej. Osobiście zachęcam. Bo znalazłem jedną osobę. Co prawda, ona nie głosi na YouTube czy TikToku tych redpilowych treści, ale dużo na przykład edukuje naszych znajomków, mnie dużo edukował, i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu najzwyczajniej w świecie wyszło z tego naprawdę spory plus. Czy po prostu wiecie, robi to w obrębie po prostu swojego grona, a nie publicznie, jak na przykład druga strona medalu, musisz wiedzieć, czy Roman Warszawski, albo chociażby taki karioner, nie? Na tym to wszystko polega. Czekaj, dziesiątka jest gdzie? Tutaj. Czemu nie skupiają się na tworzeniu tych relacji z osobami, które zgadzają się z ich wizją związku? Po pierwsze. Zdecydowana większość zgadza się <grym> z tą wizją związku, tylko nie mówią o tym otwarcie. To jest podświadoma po prostu chęć, tak? Która niestety czynnikami kulturowymi próbuje być zagłuszana, na przykład gadania, że ej, wakacyjna zdrada to nie zdrada pod warunkiem, że to kobieta zdradza. Albo że to w sumie jest ok, jeżeli facet wychowuje nie swoje dziecko, a tymczasem a tymczasem Okazuje się, że w momencie, kiedy facet wychowuje nie swojego dzieciaka, istnieje zdecydowanie większa szansa, że wyląduje w więzieniu, będzie uzależniony y, od wszelkiej maści używek, pokroju procentów, białego proszku itd. itd. W przypadku chłopców, y, y, istnieje właśnie szansa, że nie będzie miał tej męskiej energii. Po prostu będzie zaburzona ta, będzie zaburzone to postrzeganie męskiego wzorca, tak? No i pomijając kwestię, że taki facet nie będzie miał nic do gadania, bo i tak od kobiety usłyszy, to nie twój dzieciak, nie jesteś ich ojcem, nie masz prawa im niczego mówić. Bo kobiety i tak staną nawet za złym zachowaniem swojego dzieciaka, ponad, ponad faceta, który jest dla nich obcy, tak? Bo na przykład faceci pod tym kątem już są troszeczkę lepsi. Bo w momencie, kiedy widać, że ich dzieciak po prostu coś odwala. I na przykład. Zau... Na przykład, nie wiem, że dzieciak po prostu. O, załóżmy, że dzieciak leje drugiego partnera, tak? To facet opierdzieli dzieciaka. Tak? A kobita. Co zrobi? Otóż opierdzieli partnera. Stwierdzi, że po prostu sprowokował, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc y, samotna matka to jest czerwona flaga. Przykro mi. To natomiast co do tego, jak wyglądają relacje tych, którzy tworzą content? No tak jak mówiłem. Zapytaj ich. Spotkaj się z nimi. Zobacz to na żywo, tak? Naprawdę zachęcam. Ja widziałem po prostu dziewczynę tego mojego kolegi, który właśnie tam głosił w naszym gronie tą redpillową wiedzę. I powiem szczerze, on ma naprawdę mega zarąbistą dziewczynę, w zasadzie to już żonę, tak? Naprawdę to jest wyjątkowy gość. I powiem, I powiem więcej, nawet była swego czasu sytuacja, w której. W której ja tam chyba zapraszałem do pijalni. Tak, do pijalni zapraszałem, tak? I była taka, była taka sytuacja. Yy, yy, była taka sytuacja, bo on mi tam nawet opowiadał, że jeden z takich shit testów. Ona chciała, żeby ona chciała, żeby został w domu, tak? No on powiedział, że nie, że już jest yy, od jakiegoś czasu umówione, że pójdzie po prostu, bo to już by było hamskie z ich strony, że nagle odwołuje, ale jak chcesz to i z nami. Myślę, że tam nie będą mieli nic przeciwko. I uwaga, poszła. Tak? Moi drodzy, tak się zdajesz i testy. <laughs> Masz swoje przekonania, trzymaj się ich po prostu i tyle. No. Ale wracajmy sobie tutaj do tego. E, to była dziewiątka, teraz dziesiątka. E, aha, nie czekaj. E, dziesiątka była właśnie. Czemu nie skupiają się na tych relacji? Bo mają już je ogarnięte, tak? Mają ogarnięte te relacje i mogą po prostu e, zająć się edukowaniem innych, tak? Zwróć uwagę, że. Te wszystkie osoby, e, właśnie te redpilowe, one nie dzielą się za bardzo swoją prywatą. Zobaczą co najwyżej urywek e, z życia, który można zobaczyć po prostu publicznie, tak? Tutaj nie wiem, powiedzmy pan Roman Warszawski. Powie coś po prostu, jakieś tam redpilowe rzeczy i e, wrzuca sobie storki z siłowni. No i ogólnie spoko. E, Paweł z kanału Druga Strona Medalu udostępnia memy, albo tak jak właśnie e, widzieliście. <laughs> Mój pomysł na frazę. No. I nic poza tym. Też nie dzieli się swoją prywatą. Od czasu do czasu coś po prostu powie, jako luźną anegdotkę. Ale swoją prywatą na ogół się nie dzieli. Tak? Karioner to samo też się nie dzieli. Zresztą ja mu się poniekąd nie dziwię, bo ludzie po prostu zaczęliby za bardzo chyba ingerować. Gadając, że on jest jakiś toksyczny, czy inne takie pierdolety. A z kolei autor kanału musisz wiedzieć, on się chyba nawet nigdy nie ujawnił, nie pokazał nawet swojej twarzy. Także widzisz, okazują po prostu sami sobie szacunek do swojej własnej prywatności. Także no nie dziw się, że oni tutaj tego nie pokazują, ale mówią o tym, co działa. No i jeżeli oni głoszą publicznie tego typu treści, a mimo wszystko. Oni tam kogoś mają, ja nawet swego czasu mm, rozmawiałem z niektórymi z nich, bo tam tych kanałów redpillowych jest znacznie więcej, to powiem szczerze, że co do niektórych rzeczy to nawet byłem naprawdę mocno zdziwiony. Ale to tam inna bajka, tak? No i tu mamy jeszcze jedenastkę. Dla mnie jako mężczyzny uwłaczającej istnienie takich treści jak redpill w przestrzeni publicznej. Wiesz co ci powiem? Dla mnie też. Ale nie dlatego, że to są bójde na resorach, tak jak ty to próbujesz sugerować. Tylko dla mnie uwalczającym jest fakt, że w ogóle trzeba to mówić. Niestety, Czynnik, obecne czynniki kulturowe osłabiają mężczyzn, przez co wszelkiej maści yy, relacje damsko-męskie upadają, tak? Mamy coraz więcej singli. I po jednej, i po drugiej stronie. Mamy obecnie coś takiego jak kulturę kurtyzany. To, że tak mówię, to troszeczkę łagodniej, żeby YouTube się nie dowalił. Mamy obecnie coś takiego jak mm, kult kurtyzany. To znaczy, że pochwala się to, żeby laska puszczała się na prawo i lewo, nie wiedząc o tym, że tak naprawdę ona sobie tym szkodzi. I ja nawet tłumaczyłem, dlaczego to się dzieje. Kobieta, żeby wejść z kimś do sypialni, musi stworzyć więź emocjonalną i musi być w odpowiednich emocjach. Ale chodzi głównie o tą więź emocjonalną. W momencie kiedy ona ma na przykład. Powiem tak, to jest troszeczkę jak z tolerancją na leki, tak? Jak weźmiesz pierwszy raz, no to dla ciebie ciała turbo, turbo mocno, tak? Za drugim razem, jak będziesz potrzebować, no to już tak działa troszeczkę słabiej. Za trzecim razem jeszcze słabiej, jeszcze gorzej i tak dalej, i tak dalej. A jak już bierzesz to notorycznie co drugi dzień Bierzesz to co drugi dzień No to najzwyczajniej w świecie już na ciebie to w ogóle nie działa I to samo jest z kobiecą więzią emocjonalną Im więcej Im więcej tych więzi emocjonalnych utworzyła Tym każda następna jest coraz słabsza Dlatego też im więcej partnerów Miała, dana, miała dana panienka tym zwyczajniej w tym zwyczajnie świecie będzie miała coraz większe trudności, żeby utworzyć zdrową relację z facetem. Dlatego między innymi próbuje się to krytykować na zasadzie E, bo to szony, bo to to. O, jejku, jejku. Hmm, także no, wiecie o co chodzi. Hmm, poczekajcie sekundkę. Dobra, jestem dzwonił yy, jeden z moich klientów w takiej ważnej sprawie o przełożenie spotkania tak więc spoko no także o to tutaj się rozchodzi i tu jeszcze przy okazji jak odpowiadałem to były jeszcze chyba jakieś dwie y... o tutaj jest jedna odpowiedź uwiedzenie na szyi to nie jest cecha miłego faceta byłeś kiedyś w związku? wyobraź sobie, że taki durny shaming akurat na mnie nie działa, tak? I tak. Bycie orbiterem, latanie wokół panienki to jest cecha miłego faceta. A konkretniej facet gościa z syndromem miłego faceta. Dowiedz się chociażby co to jest. Widzisz, wystarczy nawet wpisać sobie odpowiednią frazę w Google. O, może sobie tutaj nawet wejdziemy. Zobacz sobie. Syndrom miłego faceta, czym się objawia? Jest dobrze zbadanym systemem mechanizmów i dysfunkcji w zachowaniu mężczyzn. W Stanach Zjednoczonych od wielu lat istnieją męskie grupy wsparcia, a także terapie indywidualne. I tutaj podpowiem, e, autor książki, o której wspominałem w tamtym TikToku, e, również taką prowadzi. E, czym według definicji. O, właśnie, to nawet jest swoją drogą. Doktor Robert Glover w książce No More e, Mr. Nice Guy, czyli e, tak przekładając na język polski. Niemiły facet. Męskie spojrzenie na miłość, seks i związki. Swoją drogą polecam wam mm, zamówić sobie tę książkę. Można dostać w Empiku. No te 32 zł. Tak, 32 zł naprawdę nikogo nie zbawi. To nie jest duży majątek. Dla przykładu ja za Black Hole Focus w Empiku zapłaciłem 7 dych. I to 3 lata temu. Tak więc moim zdaniem ta książka. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo edukująca. Ale wracając. E, może ja tutaj nawet ojojoj, O. Sobie troszkę powiększę. O, jeszcze bardziej, żeby było można przeczytać. E, opisuje syndrom e, miłego faceta jako system myślenia opierający się na nieprecyzyjnych wewnętrznych przekonaniach z dzieciństwa. Jako dzieci potrzebujemy potwierdzenia z zewnątrz, aby stworzyć poczucie własnego ja. Między innymi męski wzorzec, który od lat 70. w hamburgeryce jest mocno zaburzony, a u nas to chyba od lat 90., kiedy nastąpił upadek komuny. Eee, co tutaj mamy? Jeśli rodzice traktowali nas z miłością i szacunkiem, najprawdopodobniej czujemy się wartościową osobą, a, wokół nas a świat wokół nas uważamy za bezpieczny. Jednak, jeśli nie zaspokojono naszych potrzeb w odpowiednim czasie i w sposób ciągły co nie oznacza, że rodzice byli dla nas źli Tutaj właśnie chodzi o te intencje, że niekoniecznie chodzi o jakieś złe intencje, tylko po prostu o błędy w wychowaniu, tak? Najprawdopodobniej czuliśmy się niekochani, przez to od razu mamy wewnętrznie zakodowane przeświadczenia, że coś jest z nami nie tak, nie w porządku, a świetnie zaspokoi naszych potrzeb. Tłumaczy Marcin Wąsik, yy, pierwszy w Polsce men mentor syndromu miłego faceta, tak? Jeśli chłopak nie dostał do wartościowania i akceptacji w dzieciństwie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jako dorosły mężczyzna nadal będzie go szukać. Tak. Efektem tych poszukiwań będą próby zasłużenia na akceptację zawsze yy, a i próby. Yy, zawsze będzie utrata kontaktu ze swoim prawdziwym ja oraz rozwinięcie tak zwanego toksycznego wstydu, czyli przekonania, że u podstawy jesteśmy wadliwi. I to jest między innymi takie typowe zachowanie u miłego faceta. Osoby z syndromem miłego faceta. Od siebie tylko dodam, tak bazując na własnym doświadczeniu, jako właśnie osoba, która można by powiedzieć w pewnym sensie wyleczyła się z syndromu miłego faceta. Ja uważam, że to jest trwała praca, że w dalszym ciągu trzeba trzymać ten fason, bo inaczej się do tego wróci. Ale powiem wam o takich moich poprzednich doświadczeniach. Mm, bardzo często zdarzało się tak, że były ukryte intencje, to znaczy takie intencje, o których się nie mówiło nigdy wprost. To jest właśnie cecha tak zwanych nice guy'ów, tak? Że nie mówią, co mają, albo wręcz po prostu kłamią, że nie mają czegoś takiego, tak? Mm, tak jak wspomniałem, to w jednym z stitch'y do jednej tam właśnie odklejuski, co nagrywała sobie do TikToka Chmiela, to właśnie najbardziej to ci femiliści, mili goście, właśnie wiecie, biorycerzyki, którzy po prostu krążą wokół panienki, przyjmując jej zdanie bezrefleksyjnie, tak? To są właśnie osoby z syndromem miłego faceta. Oni nie pokazują własnego zdania, oni powtarzają zdanie drugiej osoby. I niestety yy, w ten sposób yy, działają podstępnie. I powiem szczerze, że niejednokrotnie sam się naciąłem na tego typu działaniach. Tak więc, no widzicie, rozumicie. Dobra, wracajmy sobie jeszcze tutaj. Czy coś tu jeszcze zostało? Prr, chyba już nie. Ale tutaj mamy jeszcze innego kwiatka. Tutaj jakaś odklejka, bla, bla, bla. Aha, tu niżej pewnie się zaczną. A to poradnik, a nie nauki psychologiczne. Najpierw ty zacznij używać retoryki i merytoryki niż wiedzy wyssanej z palca. Tak, wiedzy wyssanej z palca. No. E tutaj mamy osobę, która próbowała mnie bronić. Moim zdaniem e niepotrzebnie. Ale to jest dla mnie śmieszne. Beta płaci, alfa Maci ma być argumentem. To jest po prostu zgrabnie napisane na zgrabnie... Opisane zjawisko, które jest naprawdę powszechne pod tytułem. Osoby z cechami mrocznej triady najczęściej po prostu robią coś na zasadzie smash and pass. Czyli zado zadowolą się z daną panienką i pójdą w pizdzie. Tak. A później okazuje się, że ona zaciążyła, musi znaleźć po prostu źródło utrzymania. A potem znajduje właśnie takiego beta, który ułoży na nią i na jej dziecko z innym gościem. także zajmij się psychologiem chociażby no wyobraź sobie, że ja o tym teraz mówię e, bo jest do kitu czekam na jakieś większe konto cię wyjaśni, już mam popcorn e, no pokaż mi badania, ok, ja tutaj też właśnie pokazywę, e, poproszę jakiś dowód czytać książki, aha, pokaż mi te badania e, naukowe, na dużej populacji a nie jak te 6% któremu e, było lepiej bez terapii Aha, bo tutaj nie widzicie. Po pierwsze, Romulusie, ty nawet nie potrafiłeś dobrze zapamiętać tego, o czym ja mówiłem, bo ja nie powiedziałem, że 6% było lepiej bez terapii. Ja powiedziałem, że badali środowiska, właśnie inceli, które odbywało terapię. I 6% odczuło jakąkolwiek różnicę. Nie że im to pomogło, tylko że jakakolwiek różnica nadesz, naszła. Fuh, zaszła. 6% odczuło jakąkolwiek różnicę, a reszta nic. Kompletnie. Odbyta cała terapia. I tak to się dzieje, jak ktoś nie potrafi nawet słuchać ze zrozumieniem. Rozumiecie o co chodzi, nie? I teraz, żeby nie było, ja sobie za chwilkę y, nagram małą odpowiedź na TikToku. Tutaj odnośnie tego osobnika. Albo. Hm. Czy nagrywać? A, kszanić to. Ta pół godziny odpowiedź wystarczy. Dobra. Trzymajcie się cieplutko w takim razie. Pozdrawiam. Miłego wieczoru i bez odbioru.